się z niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Pan zwiastuje. Jako anioł zwiastuje radość wielką. Od jak dawna diabeł robi różańce? Diabeł robi różańce od 2015 roku. Czym dla Ciebie są jasełka? No, dla mnie jako dla autora to naprawdę taka rzecz, że bardzo się przeżywa jakoś zupełnie te misteria. Przeżywa się bardzo pięknie narodzenie Pana Jezusa, które przekazujemy ludziom. Przygodą życia. Odkryłem sens franklowski tutaj. Misterium, tajemnicą o narodzeniu Pańskim. Dla mnie jasełka bardzo przykre doświadczenie, ponieważ zawsze w nich ginę. Zawsze każdy jest przeciwko mnie, nikt mnie nie rozumie. A ja chcę tylko zadbać o moje królestwo. O to, żebym był zawsze król. Wielbcie mi moje. Korona! Bracie, radosnym spotkaniem z innymi braćmi. Wyczerpującym zadaniem, jak widać, leżę tutaj. I odpoczywasz. I odpoczywam. Przybliżaniem, dobre jasełka są przybliżaniem Boga ludziom. Takie doświadczenie, uczenie się czegoś nowego. Pracy dla ludzi, pracy z przyszłością. Dla mnie jasełka są atrakcją. Ty dopiero wstałeś, nie? Z martwych. Oczywiście, że tak. Przeziębiony jestem, ale daję radę. Walczę z chorobą. To czym dla nas są jasełka? No, pewnie jak przystało na naszą rolę, to służy Bogu. To jest po prostu rola wymarzona dla nas, idealnie dobrana, służebna, prawda? My lubimy służyć, całe nasze życie jest służbą, chcemy, prawda, służyć. A że służymy takiemu małemu Herodowi, to przypadek w sumie, ale jest bardzo miło. Zgadzam się. Kurczę, to takie wydarzenie w ogóle, które przypomina o tym, że Pan Bóg przyszedł nawet do tych głupich, nawet do takich pasterzy, co mają tak, no, co jakoś tam specjalnie pobożni nie byli, ani specjalnie mądrzy. Pieniędzy też dużo nie mieli, ale Pan Bóg, kurczę, jakoś ich wybrał. Tak fajne to jest, że Pan Bóg wybrał takich ubożnych. To jest jaka dla mnie przede wszystkim przeżycie narodzenia Pana Jezusa. Siłka. Na pewno jest to niesamowity czas. A ja to zostałam wkręcona pod sępem. Ale się strasznie cieszę w sumie, bo jak ja nigdy nie grałam, się bałam i jak miałam swoją pierwotną rolę, ale i w trzeciej klasie podstawówki, to ja uciekam po prostu z tych jasełek. Więc mam nadzieję, że nie zrobimy katastrofę. W tym roku to się nie zdarzyło jeszcze? Jeszcze nie. Jeszcze Maria nam nie zgrała ze sceny. Jeszcze. Ale nie, wszystko ale przed nami. Super przeżycie przede wszystkim. I to już nie jest gra, to jest po prostu zabawa. My się wczuwamy też w te role i my staramy się nie odgrywać, ale czuwać po prostu. Przeżywać. Tak, przeżywać, tak. Ale najlepsze jest odwzorowywać, ale jednak swoją osobą. No, patrząc przez pryzmat tej tamtej osoby, w którą się wczuwamy, więc... Tak, a przede wszystkim najlepsza tutaj jest atmosfera, która panuje za sceną, między aktorami. Jest bardzo poważna podobno. Tak. Jak się w 2% zdarza się. Tak. Ale to też jest kluczowe, no bo wiadomo, nie stresujemy się, wszyscy się bawimy.